Szczerze, musimy to wszyscy razem wsiąść w szatni i przeanalizować. Pierwsza połowa, jak pan powiedział, wszystko pod kontrolą, w pełna dominacja. Zdarzały się tam liczne, niewielkie wyjścia przeciwnej drużyny na naszą połowę, ale wszystko mieliśmy pod kontrolą i my mieliśmy dużo sytuacji. No niestety ich nie wykorzystaliśmy. Na drugą połówkę wydaje mi się, że jakby nam, nie mam pojęcia, mówię, musimy przeanalizować razem wspólnie i myślę, że trener ma już wyciągnięte niektóre wnioski i w poniedziałek będziemy je omawiać. Ważny punkt, trzeba go szanować i czekać na następny mecz z Opławy, który będzie na pewno ciężki. Myślę, że wszystko jest w naszych nogach i głowach i jesteśmy w stanie to zrobić. Zmobilizować się, zmotywować, szybko zapomnieć o tym, szanować ten punkt, ale zapomnieć o tym meczu i z motywacją i nastawieniem pozytywnym wyjść na kolejny. Bo wróciliśmy do szatni z spuszczonej głowy i no coś się zepsuło. Nie wiem, może troszeczkę rozkojarzenie, bo wiadomo, mieliśmy pod kontrolą ten mecz, zamiast dobić przeciwnika. No niestety nie udało nam się, no jak to futbol, niewykorzystane sytuacje się mszczą, szkoda bardzo, no ale zremisowaliśmy ten mecz. Nie trzeba tutaj spuszczać głów, no mamy jeszcze parę kolejek, trzeba wziąć się w garść i jeszcze połapać trochę punktów. No wiadomo, przykro jest, bo byśmy mieli czwarte zwycięstwo z rzędu i coraz bardziej byśmy rośli w siłę i w górę tabeli, no tak się nie stało, no taka jest piłka niestety, nie róbmy tragedii. Remis też jest dobry w miarę, ale summa summarum, no, mamy do siebie pretensje, że po prostu nie dobiliśmy radzić. No teraz jak pokazuje tabelę i wyniki Wisła Puławy, gdzieś jest w dołku, będzie chciało się odbić, ale my nie składamy broni. Mi się wydaje, że ten remis nas pokrzepi i jedziemy tam po swoje, czyli po trzy punkty.